Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest 9 sesja oraz 26 odcinek z Persona 3 Portable. Mam nadzieję, że się nie rąbnąłem. Tak więc, myślę, że ta sesja też będzie trochę taka krótsza. Nie wiem dlaczego, jakoś tak wypadło. Postaram się, żeby przynajmniej były 3 części. Tak więc no, jeżeli nie pamiętacie to, co robiliśmy ostatnio, to walczyliśmy z kolejnym wielkim cieniem, ponieważ te wielkie cienie są bardzo wredne. I tak, to była dość łatwa walka, szczerze powiem, ale mi się wydaje, że teraz jak do Tartarusa pójdę, to dostanę w piernicz i to bardzo mocno. Okej. No więc chwila, status zobaczę mój. Zmęczony. A, reszta dobrze się czuje. Czemu tylko ja jestem zmęczony? Dobra, idziemy spać. Tak więc, to co dzisiaj chciałbym zrobić, to trochę się skupić na social linkach, pozaczynać ewentualnie jakieś nowe, żeby mieć już na liście, żeby wszystko było ok. O, dzień dobry. Może chciałbyś wiedzieć, jak Yamagishi i Moriyama czują się bardzo dobrze. To dobrze, tak. Musimy zaprosić Yamagishi do akademika i wyjaśnić jej, co się stało. Na pewno przydałoby się nam jej pomoc. Oczywiście. O kurde. O, pierdziel się. Nie obchodzi mnie to. Stay awake. Jest! Mimo tego, że nie słuchałem tego cholerstwa. O, kto będzie chciał się ze mną widzieć dzisiaj? Hej Maciek-kun, co za zbieg okoliczności? Wiesz, czasami nudzę się po szkole. A co z tobą? Ta, cały czas. Dobra, daj mi znać, jeżeli będziesz chciał się ze mną gdzieś połazić. Będziemy mogli się gdzieś zatrzymać w drodze do domu. No cóż, muszę już teraz iść, ponieważ lekcje zaraz się zaczną, mimo tego, że i tak pewnie zasnę. Wygląda na to, że Yuko nudzi się po szkole i no, zobaczymy. Dobra, jest. Tak więc, połazimy trochę kiedyś tam z Yuko. Cholera, myślałem, że z Kenjin połażę. Moment, jak tam moje social linki się miewają. Classmate, 5 rank. Tak mało? Myślałem, że 7 jest czy coś. No dobra. W takim razie chodźmy do rady uczniowskiej. Albo nie. Najpierw pójdę do... Właśnie, ten. Został otwarty sklep z antykami chyba. Pójdźmy najpierw tam. Tutaj. Może w końcu? Nareszcie! Ten mityczny sklep z antykami. Witaj. Oficer Kurosawa powiedział mi, że walczycie przeciwko cieniom. Dla cywilów to jest po prostu sklep z antykami, ale prywatnie tworzę bronie. Nie są zwyczajnym ekwipunkiem. Moje metody są takie, że po prostu łączę persony z brońmi. Ale będziesz musiał potrzebować materiałów do tego procesu, tak jak Void Sword i Nihil Gloves. Nie wiem, co to jest. Dam ci jedno za darmo, żebyś mógł z tym zacząć. Proszę bardzo. Od teraz będziesz musiał znajdywać je sam. Te złote cienie noszą te materiały, których próbowałem zarąbać, ale zawsze uciekały. Jest jeszcze pewna rzecz, o której musisz wiedzieć, mimo tego, że wciąż prowadzę nad tym badania i nie jestem jeszcze pewna co do tego na 100%. Zależnie od persony, której użyjesz w fuzji, możesz stworzyć specjalne bronie. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to żebyś sam z tym eksperymentował. O, prawie zapomniałam. Jeśli przyniesiesz mi klejnoty, będę mogła ci zamienić je z jakimiś tam dobrami. Wszystkie! Okej, więc tak. Ta cała fuzja broni, nie?
sumie to nigdy w życiu jej nie używałem, tylko tam raz czy coś. I to wszystko. Nameless Katana, Nameless Cutlass. Nie chce mi się kurde tego robić, chociaż... Details. Chociaż ciebie mogę. Evade Windlow. 64? Nie, nie ma co. Nie będę tego robił. Chyba, że później. Tak czy siak, no tak jak powiedziałem, ja nie bawię się nigdy w kraftowanie broni, ponieważ dla mnie to jest bezużyteczne. Co z tego, że możemy wykraftować sobie teraz jakąś dobrą broń, skoro za, nie wiem, za jakiś czas znajdziemy coś o wiele lepszego. I to by oznaczało, że ta nasza broń jest do niczego. Nie lubię nigdy tego. Ja wolę trzymać materiały wtedy, kiedy wiem, że już ekwipunek będzie taki i z nim rozwalimy ostatniego bossa i to będzie w ten sposób zrobione. Dobra, możemy tutaj zamieniać jeszcze te nasze klejnoty za karty i za przedmioty. Ale chyba nie mam nic takiego. O, możemy też homunculusy kupić. Magic Mirror, Attack Mirror nam się przyda. Fierce Sutra. Dobra, podnosi siłę całej tej ekipy. To ten ucieczki z większości. Miś! Ja, japońska lalka, kalejdoskop. Jeszcze. O, dobra, możemy też wymieniać klejnoty na te spele. W większości są bezużyteczne, więc nie będę się nad tym zastanawiał. Nie będę ich brał, chyba że. O, Malachit 99. Nie ma mowy. Dobra. No i tutaj możemy wymieniać też nasze klejnoty za karty, co jest naprawdę o wiele lepsze. I za skill karty też. Czyli z karty z Yu-Gi-Oh! I z Pokemonami, nie? Poproszę kartę Charizarda. Proszę bardzo, jeden diament. A gdzie ja znajdę diament? Nie wiem, obrót jakiś muzeum czy coś. Ta Invigorate, Regenerate. Co to jest te Invigorate? Regenerate to nam odnawia HP co turę. Trochę. Ale z drugiej strony, moment. Czy są jakieś przydatne skille, które nam się przydadzą kiedyś? Spellmaster nam się przyda. Już tam, już wiecie. Myślę nad tymi całymi skillami, co by wziąć sobie, co by nam się przydało do walki i tak dalej. Ale. Growth to daje ten. Expa dla persony, która ma ten skill, jeżeli jest nieaktywna w walce. Wymieniać je na karty te? Luck i Agility plus 4, mi się magia bardziej przyda. Magia plus 4, nie ma mowy. Magia plus 3. Da. Dawaj mi wszystko. Luck plus 1, Agility plus 2. O, Endurance by nam się też przydało. W sumie to na razie będę trzymał te moje klejnoty. Dobra, co to ja chciał zrobić? A, z kimś połazić. W sumie to aktywujmy jakiś nowy social link. Tutaj jest z tą małą gówniarą. Siema. Och. To jest moje ulubione, dziękuję. Wow, tak dobrze się bawię. Te picie chyba jest na procentach w takim razie. Jesteś bardzo miły, będziesz moim przyjacielem? Chodź ze mną się pobaw jeszcze kiedyś, dobra? Oczywiście. Naprawdę, więc będę tu na ciebie czekał. Lepiej, żebyś nie kłamał. No dobra, i to wszystko? Obiecujesz? Będę czekać. No dobra. Przydałby się nam trochę do Tartarusa pójść, bo nasz portfel nie wygląda zbyt ciekawie. A, wszyscy dobrze się czują, ale nie. Poczekam. Dobra, to w takim razie z kim połazić? Chodźmy do szkoły w takim razie. Mimo tego, że nie lubię siedzieć w szkole po godzinach. Pójdźmy do Rady Uczniowskiej. Faculty Office Hallway. Chyba tu było. Kurde, nigdy nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to było. Nie, to nie było tutaj. Co z tym kurde drzewem? Mnie cały czas to drzewo zastanawia, bo chyba...
Te staruszki to social link jest. Gdzie to jest? O! Okej. Okay. To ty. Persimmon Tree. Tak, to być może jest drzewo, o którym mówiło stare małżeństwo ze sklepu z książkami. Znalazłeś liść na ziemi. Okej. Okay. To idźmy do nich teraz. Stop. Town map. Chociaż nie. Najpierw to ja chcę zobaczyć, czy mogę pójść do rady uczniowskiej. Classroom hallway. To było tutaj. Jest. Nie ma dzisiaj nikogo tutaj. No kurde. Albo może. A niech będzie. Hej Maciek Kun. Zastanawiałem się, czy być, że skoro nie ma dzisiaj żadnych praktyk, to być może gdzieś byśmy poszli. No to chodźmy. Accept. Świetnie, pójdźmy gdzieś się zabawić. Yuko wygląda na szczęśliwą i nutki jej się pojawiły. Ech, moment, pić mi się chce. Ale pić jest za daleko. Ech, jestem mentalnie wykończona. Co się stało? Ech, cóż, nic takiego. Być może trochę przesadzam. Wygląda na to, że Yuko trochę się pocieszyła. Ale serio. Czuję się ostatnio źle. Pan Ekoda spytał, żeby ze mną porozmawiać i chciał wiedzieć, czy zmieniłam się w biały quiz czy coś? Pusty quiz? Zapytał mnie, czy nie masz żadnych... A, pewnie ten, kartkówkę pustą dała czy coś. Zapytał mnie, czy nie masz żadnych motywacji i zapytałam szczerze i powiedziałam szczerze, nie, tak naprawdę nie. Wtedy on się wkurzył, nigdy nie krzyczał na mnie aż tak mocno. Kogo obchodzi klasyczna literatura? Zresztą i tak nie zrobiłam niczego złego. Ta? No zgadzam się, nic złego nie zrobiłaś, to w końcu... To, że oddałaś pustą kartkę, to jest twój problem, nie? Ani ten może się odpierdzielić. No właśnie! Czy on nie wie, że jesteśmy tylko nastolatkami? Teraz jest czas, żeby korzystać z życia, carpe diem. No i być może powinnam być z ekspertem od nauki czy coś takiego? Powinnam być naukowcem. Wtedy nie musiałabym brać lekcji klasycznej literatury. W sumie to też prawda, na cholerę to się komuś przyda, ta cała literatura, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że czasami to może być ciekawe, jeżeli kurde taka nauczycielka z polskiego nam da jakąś ciekawą lekturę, choć raz na milion lat. Chociaż z drugiej strony, jak ja tutaj w Belgii moje gimnazjum i liceum przeżyłem, to w sumie nawet dawali nam ciekawe lektury, przyznam. I też cały czas nie zajmowaliśmy się wierszami i tak dalej, tylko pisownią, co jest moim zdaniem o wiele, wiele ważniejsze, ponieważ no... trzeba jakoś napisać poprawnie te CV, czy tam list motywacyjny. Czekaj, ale wtedy będę musiała mieć lekcje z fizyki, a fizyka jest spoko. Nie byłem prymusem z fizyki, ale coś tam rozumiałem zawsze. Będę coś pisała na kartkówkach od teraz. Nie chcę zostać nie chcę, żeby znowu ktoś na mnie nawrzeszczał. Moja reputacja jako intelektualista będzie zrujnowana, czerwieni się. To prawda. To był tylko żart. Powinieneś to zauważyć. Wygląda na to, że Yuko jest... O, zaczerwieniła się. Tak czy siak zawstydzona jest. Nie chciałam cię wykiwać. Czy mój nos staje się dłuższy? Nie, ponieważ musieliby ludzie to robić sprite'a tego nosa. Ach, jesteś taki łatwowierny. Nie powinieneś wierzyć we wszystko, co mówią ludzie. Wiem, nie jestem łatwowierny. A może to ja, to co powiedziałem, to też był żart? Nie wpadłaś na to? Pan Ekoda zapytał mnie... Nie, poprosił mnie o napisanie eseju... trzystronniczego eseju... o mojej pracy w klasie.
trzy strony. Czy to jest... Czy on jest na taki na serio? Co on chce, żebym powiedziała? No cóż, myślę, że nie mam żadnego wyboru, jeżeli chcę zdać. Inaczej będę musiała powtarzać klasę. Nie mogę doczekać się tego, że będę świętowała graduację ze wszystkimi, specjalnie z drużyną. I z tobą też! O, czy czasem nie przesadzam? Wygląda na to, że Yuko cię polubiła. Jej! Dawać mi te social linki. Rank 2. Tak jest. Wygląda na to, że Yuko myśli o tobie jako o członku drużyny. No raczej tak, bo jestem członkiem drużyny. Jednak jesteście wciąż znajomymi. Muszę iść popracować nad moim esejem. Pa, pa. Dobra. W sumie to szkoda, że te nasze social linki nie mają voice actingu. Znów są w szpitalu. Znowu są w szpitalu i z wizytacją u Fuki, więc sądzę, że nie pójdziemy nigdzie dzisiaj o północy. Cóż, jestem ciekaw, czy będzie gotowa, żeby pójść razem z nami. Ej, nie myśl, że ona na pewno do nas dołączy. Mam nadzieję, że nie zmuszają jej do tego. W sumie... Co tam w TV? Włączyłeś TV, nie ma nic interesującego. O, sorry. W sumie po co sprawdzać status? Przecież i tak nigdzie nie pójdziemy dzisiaj. Jej! W takim razie idę spać. Chociaż nie. Status. Ta, jeszcze trochę nad akademiksami popracuję. Może by tak już wskoczył mi ten level? Żebym nie musiał więcej pracować? Jestem leń. Dostałeś SMS-a. Jest to od Akihiko. Dzisiaj wypuszczają Fukę ze szpitala. Będziemy z nią gadać tym wieczorem. Przyjdź do pokoju centralnego tak szybko, jak wrócisz do akademika. Dobra. Hej, Kenji! Hej, co tam? Idę do domu teraz. A co ty robisz? Dobra, chodźmy na ramen. A? Pójdziesz ze mną? Chodźmy gdzieś w takim razie. Pewnie, że ramen, kurde. No więc. Serio? Tylko tyle? Kurde, myślałem, że mi rank wskoczy. No cóż. Dobra. Pokój dowodzenia w dormitorium. Przewodniczący i Fuka siedzą tutaj ze wszystkimi. Kolor powrócił na twarz Fuki od jej próby. You're Fuka Yamagishi, right? Kolor, czyli ona co, zielona jest tak naprawdę? Yes. Nie ma, tylko zielone włosy. Relax. There's no need to be nervous. Why don't you have a seat? Oh, thank you. Na podłodze. Everyone, you did an excellent job uncovering the truth. A ty gdzie kurde byłeś? I also wanted to let you know, the three girls have all regained consciousness. Yay! What a relief! From what I understand, they each came to school around midnight and waited for the security guard to leave. Ale po co? They were attacked by shadows near the gate as the dark hour began. However, the facts became twisted because of rumors concerning a ghost story. I knew right from the beginning that it wasn't a ghost. No to po co w takim razie to szukałaś? Tak bardzo. It's all my fault. Are you kidding? You were the victim. No właśnie. But I made so many people worry. Hey, don't think like that. We could have lost that fight if you weren't there. You saved our lives. You should feel good about yourself. No właśnie. You have a special power that you can use to help others. A special power? We call it persona. You could be a tremendous help to us. Will you lend us your strength? Mam nadzieję, że tak, bo dzięki temu będzie mogła strzelać sobie w łeb, tak jak my. Are you asking me to join you? That's correct. Mitsura-senpai. I think you'd make a good addition to the team too. No właśnie, bo ty jako jedyna potrafisz analizować bossów. Akihiko-senpai. You know, we're not trying to pressure you, so if you need some time to think about it,
I'll do it. I'll help you. Are you sure? If you join, you'll have to live here. That's fine. I'd rather live here than at home anyway. Ciekawe dlaczego. We really appreciate this. We'll have the school talk to your parents to resolve any issues. Thank you. Wait a minute. Aren't we dragging her into this a bit fast? No, ale jak sama tego chce, no to czemu nie? It's okay, really. Now then, those special shadows showed up again. We still don't know where they're coming from, but Akihiko is right about one thing. Their appearances seem to coincide with the full moon. Akihiko, to ja to wymyśliłem, człowieku. Consideration from now on. So they're kind of like werewolves then, huh? Wilkołaki. It's a big advantage for us to know when to expect them. Now, on the day of the fight, we'll be ready to get in the ring. Kurde, odkryliście, jak te cienie cały czas się pojawiają. Zastanawiasz się, czy to właśnie o tym gadał ten cały chłopiec. Wygląda na to, że powinieneś zwracać uwagę na fazy księżyca. I kic. Tak więc Fuka do nas dołączyła, nie? Tak, jest w naszym tym statusie. Też ma 17 level, tak jak my. Tuż. No, ma bardzo fajny ekwipunek, kurde. Gołe ręce i tak dalej, tak więc to oznacza, że ona, no, nie będzie z nami walczyć, tylko będzie analizować przeciwników. Także będzie dostawać levele za walki. Będzie też dostawać skille. Tak więc. Co tam mogę jeszcze powiedzieć? No, mimo tego ma swoje statystyki, co jest całkiem okej. W porównaniu z, no, z wszystkimi, którzy też je mają. No ale szkoda, że nie może z nich korzystać. O, żadnych słabości, żadnych odporności, okej. Nie jakby to miało jakieś znaczenie. Okej, więc poczekamy jeszcze trochę, właśnie jak wszyscy się czują. Okej. W sumie chyba Fuka nawet się nie męczy, o ile dobrze pamiętam. Zresztą nawet jakby się męczyła, to co by to żadnej różnicy by nie dawało. Kurde, może by mi tak level w końcu wpadł, co? Dzień dobry. Hej Maciek, co myślisz o Fuce? Jest bardzo pomocna. Tak myślisz? No, to znaczy tak, jej umiejętności persony są świetne i tak dalej, ale... Nie sądzisz, że to... Że ona do nas dołączyła trochę na siłę? Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Czy to znaczy, że wszystko z nią będzie ok? O. Gekudan High School Classroom 2E. Hey, did you hear? Ikoda's in hot water. Really? What'd he do? O, no właśnie. Z Fuką. Sexual harassment, maybe. Przestańcie plotkować, by debilki. Oh, I can totally see that. Nienawidzę takich ludzi. Good morning. A, to jej klasa, dobra. Hey, look. It's the ghost girl. Quiet, she could hear you. Fuka, you in here? Tak, krzywa morda san. Moriyama-san? I heard you started living in the dorms. No tak. Yeah. You seem so depressed. Let me know if you need someone to talk to. Tak, teraz to jej wsparcie chcesz dać, nie? Ale lepsze to niż zaczepianie. Ona ma dużo przyjaciół. Moriyama-san. W akademiku. Oh, come on. Just call me Natsuki. Thank you. Dobra. No, wygląda na to, że wszystko z nimi będzie ok teraz. Kenji? O! Hej Maciek, co tam? Wygląda na szczęśliwego. Jestem szczęśliwy prawdopodobnie dzięki tobie, chopie. Powinniśmy gdzieś pójść znowu. Muszę ci coś powiedzieć, chopie. No dobra. Błazimy trochę z Kenjim w takim razie. Czy dzisiaj powinniśmy to robić? Chwila, status. Nie, zaraz. Chwila, co?
Ale nam zaspoilowali, ja pierdzielę. Kurde. No dobra, jeszcze nic nie mówię na ten temat. Kurde, spoilery. Wszędzie śmierdziele, dobra. Hej, co tam? Idę do domu i tak dalej. Chodźmy do ramen zjeść. Dobra. Kenji to swój chłop. Och, Maciek. Przestań wzdychać do mnie. Wybacz, chłopie. Dzisiaj nie dam rady. Ha? Czemu? Zapomniałem, że muszę się dzisiaj trochę pouczyć. Mam dodatkowe lekcje. Wybacz, chłopie. Rasengan. Muszę w końcu nauczyć się tego Rasen Shurikena robić, nie? Więc nie mam dzisiaj czasu, by zjeść ramen. No bo w końcu dostanie się do koledżu jest ważniejsze niż chodzenie ze znajomymi, nie? Nie myślisz o przyszłości? No, mam plany 30-letnie. O, chłopie, nie sądziłeś, że jesteś aż tak poważny, jeżeli chodzi o twoją przyszłość? No w sumie no, mam nadzieję, że ukończenie moich tych, jak to się nazywa, studiów z księgowości nie zajmie 30 lat. Ale dobra. Nigdy nie pomyślałem o mojej przyszłości od kiedy Emily mi powiedziała, że powinienem to robić. Powiedziała, że będę przegrywem, jeżeli nie będę tego robił. No ale przyszłość jest daleko przed nami, chopie. Datebayo. I myślę, no, najpierw muszę pójść do koledżu, nie? I wszyscy uczniowie Emily idą do dobrych koledżów. I z Eroseninami mają zajęcia dodatkowe. Musi myśleć o naszej wspólnej przyszłości. Nie, myślę, że nie. Kenji mówi do siebie. Ty też powinieneś myśleć o twojej przyszłości, no. Przecież ci powiedziałem, że mam 30-letnie plany. Nie chcesz przecież być żadnym przegrywem, czyż nie? Właśnie dlatego musimy ciężko pracować za nasze przyszłości. Wygląda na to, że Kenji naprawdę martwi się o twoją przyszłość. Twoja relacja jest z nim teraz mocniejsza. Rank 6 zarąbiście. Tak jest. Na razie, Maciek, idę do dodatkowej szkółki czy coś tam. Idę na dodatkowe zajęcia, można powiedzieć. Kenji pobiegł. Dobra. Siema, chłopie. Przygotowuję pokój Fuki na trzecim piętrze. Ale żaden facet nie może tam pójść. Jest fajnie. W końcu jestem zadowolony, że przyjdzie. Będzie tutaj od jutra, wiesz? Okej. No i fajnie. Status. Kurde, ale nam spoilera dali. Wszyscy czują się dobrze. Tak więc na razie o Mitsuru nic nie powiem, dopóki do Tartarusa nie pójdziemy. Ponieważ dlaczego nie? A pójdźmy sobie na trzecie piętro. Zakaz wstępu dla kolesi, co? Pomyszkuję tu trochę. Cześć. Przepraszam za to, że nie mogłem pójść do Tartarusa przez 2 dni pod rząd, ale przygotowywanie przeprowadzki Yamagishi zajmuje dłużej niż się spodziewałam, więc to jest to. Jak widzisz, to są pokoje dziewczyny na tym piętrze. Faceci nie mogą tutaj przyjść. 0 facetów, kurde. No dobra, ale ja tutaj jestem, nie? Ten pokój jest ohydny, mimo tego, że nikt tutaj nie mieszkał. Proszę, niech tutaj nie będzie żadnych karaluchów. Ja jestem facetem, ja was obronię. W sumie nie boję się owadów, tak szczerze powiem. Karaluchy są słodkie, w małej ilości, ale w dużej ilości są bardzo wkurwiające.
Mrówek nienawidzę za to. Kiedyś jak byłem mały. Znaczy no... No tak, kiedyś. O, nieważne, teraz będzie scenka, potem o tym opowiem. W sumie zostawię tu historię na Tartarusa. Chyba zaraz będziemy mogli do niego pójść. Twój pokój. Czujesz czyjąś obecność. You've prevailed yet again. Znowu pedofil. Do you remember what I said before? About everything coming to an end? Well, I recalled something else. I'm fairly sure that the end is inevitable. But it's funny. To nie jest zabawne. It doesn't seem so certain considering the vast potential within you. As a matter of fact, your power seems to have changed quite a bit. Pewnie, ponieważ mam niebieskie włosy. Hey, ty też masz chyba. If you don't mind, can I be your friend? I'm very curious about you. Is that okay? No, okej, okay, ale musimy ustawić pewne zasady. Po pierwsze, nie przychodzisz do mnie o północy. Po drugie, nie mówisz do mnie w ten dziwny sposób, jak jakiś pedofil. I po trzecie, nie sapiesz na mnie patrząc, jak śpię w łóżku. Pewnie, jak masz na imię. Oh, I see. I need a name. My name is Pharos. You okay. May call me that if you wish. Dobre, lepsze to niż pedober. I to jest social link. Nawet kurde podczas mrocznej godziny nie mogą mnie zostawić w spokoju. Tylko muszą ci snajperzy strzelać mi w łeb. Arkana śmierci. Tak jest. It's getting late, so I'll go now. I'm already looking forward to our next meeting. Ja też nie mogę się doczekać. W końcu teraz będzie to opłacalne gadanie z tobą. Bye bye. Nie przestań tak do mnie mówić. Pharos zniknął. To imię tak w ogóle to jest takie znajome, jakbym gdzieś je słyszał w jakiejś mitologii. Dzień dobry, Łupiński. Yamagishi będzie mieszkać z nami w akademiku. I od dzisiaj będzie nas wspierać podczas walki. Tak więc będę mogła dołączyć do linii frontu. Świetnie, będziesz pomocna. Tak, może... Tak, oczywiście, możecie na mnie liczyć. Mimo tego, że... trochę, no... się odzwyczaiłam, to wkrótce powrócę do mojej formy. Jej! Po szkole. O kurde, chciałem z Kenjin znowu połazić. Z kim mogę w takim razie połazić? Pójdźmy do Rady Uczniowskiej. A zaraz, dzisiaj sobota. Pójdźmy do tej małej w takim razie. Zacznijmy ten social link. Chyba ona w soboty jest dostępna. Na gadu gadu. Cześć. Przyszedłeś. Czekałam na ciebie, pobawmy się. Ta, zagrajmy w Persona 3 Portable Let's Play. Zdecydowałeś się pobawić z Majką. Co chcesz zrobić potem? To ty decydujesz, dobra? Twój wybór. To, czy to jest... The Walking Dead? Seesaw. To huśtawka niech będzie. Ale huśtawka powoduje, że boli mnie dupa. Kto cię nauczył takiego słownictwa? Ale nie chcę iść jeszcze do domu. Nie lubię mojego domu. Wygląda na to, że Majko jest smutna. Czy możemy zostać razem jeszcze przez dłuższy czas? Wygląda na to, że Majko lubi się z tobą bawić. Jej! Kolejny social link. Powinniśmy też pójść do tej biblioteki, skoro mamy ten liść. Też trzeba będzie zacząć social linka tamtego. Kurde, teraz będzie tylko i wyłącznie to. Hanged Man. Dobra, jest. Ile my już zaczęliśmy social linków? No więc moja mama i mój tata często się ze sobą kłócą. Za niedługo się rozwiodą, ha? Ja im mówię, że chcę, żebyśmy byli szczęśliwi, ale oni nie słuchają. Prawdopodobnie też mnie nie lubią.
To nieprawda, przestań się obwiniać. Hej, czy możemy znowu się pobawić później? Myślę, że jesteśmy już przyjaciółmi. Jestem tutaj w poniedziałki, środy i soboty. Będę na ciebie czekać. Dobra, jest. No kurde. O! Czy to jest to, co myślę teraz? Hello, to jest Elizabeth. Dzwonię do ciebie, by poinformować o zmianie w Tartarusie. Myślę, że... A nie, to nie jest to, o czym myślę, ale dobra. Wierzę, że droga, która była zablokowana, jest teraz otwarta. Pomyślałem, że chciałbyś o tym wiedzieć. Życzę ci bezpiecznej podróży. Dobra, jest. To teraz będziemy mogli do Tartarusa pójść. Hi, how was your day? Shitty.